Dzień dobry, kochani. Witajcie. Nazywam się Joanna Radwan. Dzisiejszy odcinek będzie trochę rozłożony. Odpowiem w nim na kilka pytań, które pojawiają się w komentarzach. I jakby zrobię taki wstęp do radości, do takich ciekawych miejsc, kochani, które wybudzają się w momencie, kiedy doświadczamy radości życia. Jak, w jaki sposób tutaj kolejne warstwy rozpuszczają się w nas, więc takie jest dzisiaj założenie tego nagrania. No więc, kochani, zaczynając, odniosę się do pytania, które bardzo cieszę się, że to pytanie się pojawiło, czy w takim razie, skoro ego krzywdzi tutaj świat, jakby w ostatnim nagraniu przedstawiałam to w taki sposób, że nie jesteśmy naszym ego, czyli dochodzimy do tego zrozumienia w świecie duchowym, w którym nie jesteśmy naszym ego. Jesteśmy tutaj duszą, która wędruje w tym świecie ego, czyli w naszej tożsamości. Jesteśmy jednością z nią. Jednak pojawia się czasami takie pytanie, czy w takim razie ego krzywdzi i kto tutaj krzywdzi. Więc rodzi się rodzaj takiego zmiany naszego sposobu myślenia i postrzegania. Bo kochani, rozumiejąc świadomość i to, w jaki sposób operuje tutaj nasze wybudzanie się, jest to kolejny etap, w którym zaczynamy doświadczać, kiedy zaczynamy dochodzić do takiego miejsca, w którym rozpoznajemy, że w takim razie ego krzywdzi, a my nie krzywdzimy. Więc wybudzają się tutaj kolejne warstwy świata duchowego, w którym poznajemy, że tak naprawdę w momencie, kiedy budzi się, kochani, w nas czysta świadomość, kiedy budzi się w nas autentyczna prawda, zaczynamy doświadczać bezpośredniej krzywdy, która była wyrządzona poprzez nas samych, czy to przez naszą podróż wcieleniową, czy poprzez to nasze życie teraz. W momencie, w którym jesteśmy w tym etapie podróży, zaczynamy bezpośrednio doświadczać skutków naszych działań na sobie. I kiedy zaczynamy uzdrawiać w sobie te miejsca, kiedy zaczynamy procesować ból, który przetwarzaliśmy, naturalnie wybudza się w nas współczucie. Wybudza się w nas współczucie do samych siebie, wybudza się w nas współczucie do świata. Naturalnie tutaj po prostu swoją obecnością służymy innym. Nie ma w nas już miejsca na krzywdę, a jeśli pojawi się jakiś negatywny wzorzec, zbadamy to miejsce, zobaczymy, skąd przychodzi. I dochodzi też, kochani, do takiego miejsca ciekawego, w którym jestem, i to jest dosyć ciekawe o tym opowiadać teraz. Tak jak duchowość pokazywała nam, kochani, na zasadzie luster, na początku, kiedy mojej podróży duchowej, kiedy brałam wszystko na siebie, duchowość jest nam przedstawiana z takiego miejsca, w którym poznajemy siebie poprzez lustra, czyli poprzez zachowania, jakie są prezentowane w świecie, poprzez to, co w nas się wybudza w kontakcie z drugim człowiekiem. Czyli te emocje, które się w nas pojawiają, bierzemy za to odpowiedzialność, procesujemy, przetwarzamy. Jednak w pewnym momencie dochodzimy, kochani, już do takiego miejsca, w którym te emocje nadal są, nadal je przetwarzamy, jednak już nie pozwalamy, żeby świat projektował na nas swojego bólu. I to jest ciekawe miejsce, dlatego że można równolegle tutaj operować swoją energią. I tak naprawdę dusza to robi, kochani, w naszym imieniu, kiedy kontaktujemy się z tą naszą wyższą mądrością. Wydaje się to dla nas na pewnych etapach, jakby było za dużo tego wszystkiego do zrobienia. Jednak to jest tylko przygotowanie do tego, żeby zobaczyć, że to naturalnie się w nas zadziewa w momencie, kiedy podążamy za tym procesem. Tak więc, kochani, dochodzimy już do takiego miejsca, w którym rzeczywiście widzimy, jak krzywda dzieje się wokół nas. Kiedy mamy w sobie miejsce, reagujemy na to w odpowiedni sposób, nie pozwalamy, żeby po prostu to działo się na naszych oczach w taki sposób, który jest zgodny z nami, czyli wysyłamy tam naszą energię, idziemy i komunikujemy drugiemu człowiekowi, że w ten sposób do nas się nie rozmawia. Po prostu dajemy sobie miejsce na to, żeby zadziałać, żeby fizycznie zadziałać w tym świecie i zakomunikować światu, że my się już w to nie bawimy. I to jest, kochani, bardzo piękne miejsce, dlatego że będziemy spotykać się w naszym życiu, w momencie, kiedy już jesteśmy w tym miejscu, będziemy spotykać się w naszym życiu z
istotami, z ludźmi, którzy dopiero budzą się do rozwoju, którzy dopiero właśnie doświadczają tej duchowości, jaka już jest za nami. I będzie nam czasami pokazywane takie miejsce, w którym będziemy wciągani w tą starą grę, czyli zachęcani do tego, żeby znowu brać na siebie, że to jest nasz proces, że to są nasze triggery tak zwane. Więc kochani, tutaj potrzeba takiego wewnętrznego rozeznania i uznania tego, jeśli coś w nas się rzeczywiście budzi, jeśli emocje w nas się pojawiają, uznać je. Jednak to nie oznacza, że mamy tutaj brać tę energię ze świata i wchodzić w tą grę dyskutowania o tym, co mnie ruszyło, co mnie nie ruszyło, co jest moje, co jest twoje. I kochani, nie na tym polega duchowość, którą ja reprezentuję. Tutaj przychodzę z innego miejsca. O ile to może być wymiana informacji, wymiana jakby pewnego rodzaju energii w momencie, kiedy jesteśmy z bliskimi osobami, w bliskich relacjach, to ma sens. Jednak jeśli wchodzimy w ten świat, pokazujemy się i chcemy swoją prawdę wypowiedzieć na głos, będziemy spotykać się z różnymi reakcjami. Więc tutaj potrzeba nam takiej autentyczności, żeby zobaczyć, uznać, co należy tutaj do naszej pracy, jednak nie wchodzić w tą dyskusję ze światem, dlatego że sposób interpretacji tego już rodzi niepotrzebne zamieszanie. Bo to, co w nas się, kochani, dzieje w naszym wrażliwym sercu, w istocie empatycznej, kiedy otwierają się w tobie procesy w kontakcie z drugim człowiekiem, przetwarzasz to sobie na swój własny sposób. Rozpoznajesz to bardzo intuicyjnie. Doświadczasz tych emocji dosłownie w swoim ciele. Więc nie ma potrzeby dokładać już do tego kolejnej analizy i interpretacji świata z zewnątrz, w jaki sposób masz to zrobić. Po prostu wystarczy się z tym spotkać, uznać to w sobie i nie wchodzić już dalej w tą dyskusję. Dlatego, że kiedy jesteś już na tym poziomie i jest w tobie takie miejsce, w którym rozpoznajesz siebie, w takim miejscu, w którym jesteś bardziej duszą niż tożsamością ego, wtedy rozpoznajesz siebie z miejsca, które nie należy do żadnej interpretacji, jest po prostu czystą obecnością, procesujesz to, co zadziewa się w tobie na bieżąco. Więc nie ma w tobie już identyfikacji z tym procesem, który przetwarzasz równolegle, jeśli to się zadziewa. To się po prostu zadziewa w tobie i doświadczasz tego. Czasem głębiej, czasem w takiej lżejszej wibracji. Doświadczasz tego. Jednak ta interpretacja ciebie jako tej ciężkiej tożsamości, która ciągle coś przetwarza, zostaje już zneutralizowana, kiedy pozwolisz sobie na to spojrzenie. I to właśnie się zadziewa w momencie, kiedy nie wchodzisz już w dyskusję ze światem. Kiedy rozumiesz, że przetwarzasz swój własny proces na swój własny sposób i nie ma już tutaj dyskusji, co jest moje, co jest twoje. Dlatego, że wszystko należy do naszego wspólnego tutaj planu i razem spotykamy się w tym miejscu, żeby spotkać się z tym, co się uwalnia z naszego wspólnego pola. Więc jednak jeśli nie ma po drugiej stronie tej świadomości, którą my tutaj reprezentujemy, może dojść do tarcia i może dojść do takiego miejsca, w którym, uwaga i odpowiedź na drugie pytanie, doświadczamy odrzucenia. Jest to mechanizm, w którym po prostu czujemy się odrzuceni, ego czuje się odrzucone, kiedy z drugiej strony nie ma oceny. Więc bardzo wiele jest tutaj złożoności, nie będę tego odpakowywać, bo mogłabym się rozgadać na całą godzinę. Jednak kochani, kiedy doświadczamy tego odrzucenia, jest to takie miejsce, w którym należy po prostu siebie przyjąć. Uznać te części, które czują się odrzucone, przyjąć siebie w tym, bo drugim biegunem dla odrzucenia jest przyjęcie się, wyrównanie tego i zaakceptowanie tego, co zadziewa się w nas. Uznanie tego miejsca, bo wtedy zobaczysz szerszy plan, który jest reprezentowany w tym spotkaniu, jakie doświadczasz z drugim człowiekiem. Tak naprawdę nikt nie może cię odrzucić. I tak naprawdę nikt nie może cię w pełni też przyjąć, bardziej niż ty sam. Bardziej niż ty sama. To jest miejsce, które tutaj reprezentuje dusza, kochani. Jednak żeby umieć poruszać się w tym świecie, przechodzimy przez różne etapy, które tutaj tobie przedstawiam, żeby nauczyć się operować tą energią. Do tego potrzebne są słowa, bo każdy poziom reprezentuje jakąś energetyczną, kochani, jakby
energetyczny układ, w którym porusza się nasz system i nasza tożsamość człowieka. Więc dla potrzeby zrozumienia tego, co zadziewa się w nas, te słowa są potrzebne. Więc w momencie, kochani, kiedy doświadczamy tego odrzucenia, trzeba z tym usiąść, przyjąć siebie w tym, co odrzucamy w sobie, zobaczyć, co to tak naprawdę jest. Zobaczyć, czy są w tym emocje, co to są za emocje. I pobyć z tym, dlatego że miejsce bycia, miejsce autentycznego zanurzenia się w tym, czego doświadczamy, otworzy ci to spojrzenie, które pokaże ci, że nikt tak naprawdę nie może cię odrzucić, nikt tak naprawdę nie może cię w pełni przyjąć bardziej niż ty sam, bardziej niż ty sama. A wszystko, co wokół się dzieje, co jest tym procesem, co jest tą wymianą informacji, co jest tym układaniem się do tych zmian, w których przechodzimy, jest to tło, które wydarza się dla nas wszystkich. Więc dlatego tak ważne są procesy integracji, kiedy jesteśmy w świecie, operujemy tą energią, używamy tego słowa, zaczynamy rozumieć, jak działa tutaj świat. Natomiast kiedy integrujemy, jesteśmy w swojej ciszy, jesteśmy w sobie, poznajemy to miejsce w sobie, które ja nazywam, kochani, duszą, które jest miejscem, gdzie możemy się po prostu w tym zatrzymać i rozpoznać prawdę, nabrać sił i zobaczyć, co chcemy robić z tym, co w nas się tak naprawdę budzi. Posiedź z tym na chwilę, zatrzymaj się. Zobacz, jak czujesz te słowa, które zapraszają cię do takiego zrozumienia, w którym nie ma odrzucenia. Kiedy możesz przyjąć siebie całkowicie w pełni i nawet jeśli doświadczasz tego odrzucenia z różnych powodów, jeśli z jakichkolwiek powodów czujesz to odrzucenie albo oddzielenie od tego świata na zewnątrz, które wydaje się działać po swojemu. Kiedy spotkasz się i przyjmiesz siebie w pełni i od środka zobaczysz, co tak naprawdę się dzieje i rozpoznasz te mechanizmy, w jaki sposób działa tutaj ten świat. Zobaczysz, że wszystko tak naprawdę dzieje się w tobie. Więc kochani, kierunek serca i kierunek duszy, który ja reprezentuję i to nagranie, o którym mówiłam, że wszystko należy do duszy, staje się bezpośrednim doświadczeniem w momencie, kiedy jesteś w tym miejscu, w tym swoim centrum, ze sobą. Możesz powiedzieć tak do siebie na głos w momencie, kiedy czujesz odrzucenie, kiedy czujesz, że świat nie chce cię przyjąć lub kiedy czujesz, że twój przekaz nie jest zrozumiany. Możesz powiedzieć do siebie w ten sposób. Uwalniam siebie od potrzeby ratowania świata. Uwalniam siebie od napięcia, które doświadczam w tym świecie. Mogę je przeczuwać teraz z innego miejsca. Jest to bardziej mój ukłon w stronę podróży, którą wybrała tutaj moja dusza. A ponieważ zgodziłam się na tą podróż, moje ciało doświadcza tutaj czasami napięć. Przechodzę przez różne procesy. Doświadczam odrzucenia, poczucia oddzielenia. Zdarza się nawet, że boję się tego świata, że nie wiem, jak mam wyjść do tego świata, nie wiem, jak mam ubrać to, co dzieje się we mnie, w słowa, w jakąś strukturę, w jakąś materię. Jest to sygnał, że budzi się we mnie ta nowa wibracja. I w momencie, kiedy na siłę próbuję jakoś zebrać to w całość, to wydaje się, jakby powstawał jeszcze większy chaos z tego.
Natomiast kiedy poddam się temu tak naturalnie i pozwolę, żeby wydarzało się we mnie, zaczynam coraz piękniej, z coraz większą gracją poruszać się w tym świecie. Jednocześnie rozpoznaję coraz wyraźniej tą grę, w jakiej biorę udział. I jeszcze wyraźniej rozpoznaję możliwość wyboru, w jaki sposób chcę uczestniczyć w tej grze. Gdzie jeszcze dyskutuję ze samym sobą, ze samą sobą, z otoczeniem, ze światem. Gdzie jeszcze szukam? I to wszystko ma prawo tu być i jest w porządku. Nie próbuję już walczyć ze sobą. Widzę, że tak jest. Jednak poznając siebie w tym miejscu, w którym jestem teraz, głęboko w sercu, mogę zobaczyć, jak ta gra rozpuszcza się naturalnie. I rzeczywiście lęk, który pojawia się, związany z tym, że nie będę mieć tutaj nic do zrobienia, że nie ma tutaj tak naprawdę co robić, ma prawo istnieć. Mogę na niego po prostu popatrzeć. Mogę się uśmiechnąć do tego, dlatego że każdy moment, w którym spotykam się z tym lękiem i równolegle doświadczam swojego życia w fizycznym ciele, pokazuje jego niedorzeczność. Dlatego że tak naprawdę ja cały czas robię moje życie. Ja cały czas żyję moje życie teraz. Jakkolwiek te projekty mogą wydawać się w świecie wielkie lub małe, ja jestem w moim życiu, w tym, czym jestem. Więc tutaj lęk przed tym, że nie ma co robić, rozpuszcza się tak naturalnie, w takiej lekkości, z takim uśmiechem, bo zostaje po prostu rozpoznany jako kolejne miejsce, które przemienia się we mnie, po to, żebym mogła zobaczyć, że życie cały czas żyje we mnie, że ja cały czas robię moje życie. I to nie ma nic wspólnego z ego. To po prostu dzieje się przeze mnie. Więc mogę teraz wziąć wdech do mojego ciała i głęboki wydech, uwalniając i dając rozluźnienie wszystkim komórkom mojego ciała. Pozwalając sobie na to, żeby poczuć się swobodnie w tym, czego teraz doświadcza moje ciało. Jak kolejne warstwy rozpuszczają się po to, żebym mogła doświadczyć tego bezpośredniego kontaktu z życiem, jakie daje mi ta chwila. Życie dzieje się we mnie naturalnie. Ja robię moje życie. Ja żyję moje życie teraz.
I z tego miejsca mogę naprawdę się nim cieszyć. Głęboki wdech do ciała i wydech. Zauważ i poczuj, jak czujesz się w swoim ciele. Jeśli masz potrzebę, żeby posłuchać tego raz jeszcze i powiedzieć do siebie na głos te słowa, zrób to. Idź za tym, co jest dla ciebie, co cię woła, co cię wspiera. I pozwalaj sobie na to, żeby rozpuszczały się kolejne miejsca, które prowadzą cię do tego bezpośredniego kontaktu z życiem, z byciem ze sobą, z drugim człowiekiem, do poznawania tej swobody, lekkości, radości, robienia rzeczy z tego miejsca, z miejsca twojego wyboru, które jest nakierowane na spełnienie, na to wewnętrzne poczucie spełnienia. I to się właśnie, kochani, dzieje w tym zatrzymaniu, w tej boskiej jakości bycia. Dzieje się bardzo dużo i rozpuszczają się kolejne warstwy, kiedy jest w tobie gotowość, żeby usiąść, przysiąść i zobaczyć, jak to magicznie otwiera się przed tobą. I co się dzieje w momencie, kiedy ego doświadcza tego stanu, w którym rozpoznaje, że cały czas życie dzieje się w tobie? Kiedy ego, które schodzi z tych ambicji, żeby służyć, ratować świat, pomagać w procesie zmian, zatrzymuje się w tym miejscu po to, żeby zostało przemienione, żeby ta służba sięgnęła jeszcze głębszego poziomu z duszą. Jest tutaj już takie miejsce poddania. Jest to miejsce zanurzenia się głęboko w swoim ciele, w byciu ze sobą. Tej radości bycia, rozpoznawania tego, jak każdy moment otwiera nam kolejną warstwę, odsłania nam tą nową głębię. Więc jest to, kochani, takie miejsce poddania, do którego zaprasza ciebie moja energia, miejsce zatrzymania, w którym dzieje się dużo więcej i proces dzieje się dużo łagodniej, niż mogłoby się wydawać. Jest to miejsce zanurzenia w głębokiej teraźniejszości i możesz sobie pozwolić na to, żeby być w tym, kiedy masz do zrobienia projekt, praca, idziesz do pracy, wykonujesz ją, jak spotykasz się z kimś, z drugim człowiekiem, czy to z bliską ci osobą, czy z przypadkową istotą na ulicy, z panią, która sprzedaje warzywa. Jesteś w innej wibracji, wszystko się w tobie zmienia, wszystko należy do ciebie. Kiedy pozwolisz sobie na prawdziwe bycie w życiu, w tych jakościach, zaczniesz poznawać, że jesteś czystą obecnością, która przemienia to, na co patrzy. Nawet jeśli doświadczasz tego bezpośrednio w swoim ciele i jeśli te doznania są w tobie niewygodne. W pewnym momencie już nie ma przywiązania do tego, czy coś nas boli i jak długo nas boli i ile jeszcze będzie bolało. I to jest, kochani, piękny stan. Dlatego, że z tego miejsca uznanie swojego bólu sprawia, że doświadczamy go z innego miejsca. Nie uciekamy od niego, ale uznajemy, że on jest. I on nam po prostu nie przeszkadza w życiu. Dlatego, że wiemy, że dzieje się w nas transformacja. Z tego miejsca stajemy się nieustraszonymi podróżnikami. Nieustraszonymi ludźmi, przebudzonymi dla światła duszy, które budzi się tak pięknie w
każdym z nas. Kończę tutaj, kochani, bo popłynęłam tak dostojnie. Zamykam to nagranie. Zatrzymując się, przypomniałam sobie teraz, że o radości jeszcze miało być. Dodam jeszcze kilka słów, kochani, o radości. Chociaż to był już taki wstęp o radości, bo wybrzmiewa ta radość. Teraz jest dużo lżej, wybrzmiewa ta radość. Więc kochani, kiedy budzimy się do radości, to jest już nowy temat, zaczynam nowy temat i też inaczej go przyjmiesz, dlatego że to, co wysłuchałeś, wysłuchałaś wcześniej, przygotuję cię teraz do przyjęcia tego właśnie z tego miejsca, o którym mówię. No więc kochani, radość. Pojawia się takie miejsce, w którym kiedy doświadczamy radości wyzwolenia, kiedy otwierają się nam kolejne miejsca i zaczynamy doświadczać tej wolności obcowania ze sobą w świecie, w byciu między ludźmi, może pojawiać się takie miejsce, które było bardzo przywiązane do tego cierpienia, że czuje się niewygodnie w tej radości, czuje się niepewnie w tej radości. Być może czujemy się niepewnie w momencie, kiedy jesteśmy zadowoleni, a inni wokół nas nie są zadowoleni. I jest to, kochani, naturalna cecha wrażliwej, empatycznej istoty. Zajęło mi to wiele czasu, żeby to zrozumieć, żeby to przyjąć i żeby umieć w tym być. Bo w momencie, kiedy uznasz siebie, że twoja radość tak naprawdę jest niezmącona niczym i uznasz to, że tak jest, to nawet jak wejdziesz do wulkanu, w którym dzieje się tak dużo, czy to w twojej rodzinie, czy to w pracy, kiedy dzieje się ten kosmos, ale ty masz pamięć tego, że ta radość w tobie jest i zaufanie, przeżyjesz to zupełnie inaczej. I wtedy z tego miejsca dzieje się prawdziwa transformacja, bo jak wchodzisz w ten świat, który wydaje się trudny, w ten sposób rozpuszczasz te miejsca, również w tobie, które nadal rezonują z tym miejscem, w którym przebywasz. Więc rozpuszczasz te mury tak naprawdę w sobie, wchodząc w ten świat. I kiedy robisz to z tego miejsca, wówczas twoja wibracja dostraja się do doświadczania już innych potencjałów i ta radość naturalnie zaczyna cię prowadzić. Radość taka wewnętrzna, lekkości bycia, życia. I z tego miejsca rozpoznajesz, gdzie jest ta radość, jak chcesz ją tutaj pozwolić sobie eksplorować, w jaki sposób chcesz ją emanować. Jest coraz więcej swobody do tego, żeby zachowywać się spontanicznie w życiu. Więc z tego miejsca pojawia się taki naturalny dostęp do bycia radosnym człowiekiem. Więc to tak naprawdę, kochani, jest fascynujące w momencie, kiedy mamy w sobie tą naturalną radość przebudzoną, ale pojawia się w naszym polu człowiek, który nie czuje się do końca tak jak my i my automatycznie przeczuwamy tą energię. I duchowość tutaj mówi w taki sposób, duchowość, która kochani, jest starą duchowością. Mówi do nas w taki sposób, że tutaj jest niebezpieczeństwo, że czujemy się niewygodnie, że lepiej stąd odejść, że tutaj dzieje się coś nie tak. Ja natomiast przychodzę, kochani, z takiego miejsca, żeby zobaczyć najpierw i zbadać, o co chodzi, bo tak naprawdę często jest tak w bliskich nam relacjach, w relacjach z ludźmi, których szanujemy, z którymi przebywać lubimy i w nich również zadziewa się ta zmiana. Więc najpierw zachęcam do tego, żeby usiąść, zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje, porozmawiać z miejsca wewnętrznego takiego zrozumienia z tą osobą. I po prostu podziękować za spotkanie i iść dalej do swojego życia. Dlatego, że kiedy my jesteśmy, kochani, tutaj w służbie światu, kiedy jako wrażliwe istoty doświadczamy tego życia i uciekamy od niewygodnych sytuacji, to tak jakbyśmy uciekali od samych siebie, jakbyśmy uciekali od tej niewygody, która się w nas pojawia. Więc przebudzony człowiek tak naprawdę nie jest tym wojownikiem, który idzie tam, gdzie dostanie po głowie, ale jest tym wojownikiem, który bierze tak naprawdę życie, jakim jest, więc idziesz tam, gdzie cię życie prowadzi i spotykasz się autentycznie z tym, w jaki sposób odczuwasz życie.
Więc tak samo dzieje się w świecie, kiedy jest ci niewygodnie w sytuacjach, spotykasz się z tym, uznajesz to, że tak jest, przyjmujesz, widzisz. Z tego miejsca współczucia to przemienia się w tobie. To przemienia się w tobie, to co dzieje się w drugim człowieku, jest to twój dar dla tego świata. I ten dar tak naprawdę jest ofiarowany poprzez ciebie, poprzez twoją duszę. To jest twoja podróż tak naprawdę. To, co wybierasz. Jako wrażliwa istota to jest to, co wybierasz. I nie mówię tutaj, kochani, o skrajnych przypadkach, kiedy czujemy się naprawdę niewygodnie i jest nam źle w jakimś otoczeniu i mamy tam siedzieć i trzymać jakby tutaj takie, zachowywać takie pozory, że będziemy siedzieć i wysiadywać. To już do wewnętrznego rozpoznania, na ile jest w tobie gotowości, żeby doświadczać obecności innych ludzi wokół siebie. To już do wewnętrznego rozpoznania, na ile w tobie jest tego miejsca, na ile masz w sobie miejsca, żeby to przyjąć. Bo kiedy już tak naprawdę nie masz gdzie uciekać, kiedy przyjmujesz siebie w pełni, przyjmujesz świat, jakim jest, czyli to miejsce, kochani, do którego ja zapraszam, kiedy mówisz to tak do życia, wtedy jesteś w tym, co jest, bierzesz wszystko, jakim jest i patrzysz sobie na to ze swojej własnej, wewnętrznej perspektywy. Więc ja, kochani, tutaj wyjaśniam, w jaki sposób czasami ego zachowuje się, które chce być radosne. Tutaj jest taka, kochani, też gra, jak ego wybudza się z tej radości i zaczyna poznawać tą radość bycia w życiu i służenia. Ego nieustannie unika cierpienia, więc ono będzie dążyło do tych stanów, w których jest mu dobrze. I to też ma sens. Jednak żeby doświadczyć tych stanów, trzeba przejść przez tą niewygodę, zobaczyć, co tak naprawdę tam jest, o co chodzi w tej niewygodzie. No więc wybudzanie się ego do tej naturalnej radości zadziewa się poprzez uznanie tego, co jest w świecie. I kiedy zaczniesz tego doświadczać autentycznie, zrób sobie taki eksperyment, pozwól sobie na tą obecność drugiego człowieka, z którym jest ci niewygodnie. Albo jak masz jakąś zaległą sprawę do wyjaśnienia z drugim człowiekiem, coś wisi w powietrzu, pozwól sobie na to, żeby to wyjaśnić, żeby to wyartykułować, żeby to wypowiedzieć. Spotkaj się z tą niewygodą. Nie ma potrzeby przerzucać na świat, że to jest kogoś, że ktoś ma jakieś trudne stany, emocje i nie będę tego brać na siebie. To jest, kochani, samoobrona. Jest to uciekanie od życia. Jest to rezygnacja z doświadczania życia na głębszym poziomie. Wiem, że może to być trudne do przyjęcia. Jednak kiedy twoje serce zdecyduje się na to, na ten krok, wtedy ty zaczniesz doświadczać tej wolności bycia w świecie z ludźmi, w każdych stanach, w każdych możliwych konfiguracjach, w każdych możliwych nowych okolicznościach. Życie po prostu cię do tego przygotowuje teraz. Więc kiedy jesteś w tym etapie, w którym mówisz tak do tego, co zadziewa się w tobie, jednocześnie obserwujesz, na ile twoje ciało tutaj jest w stanie to przetworzyć, wtedy ty zaczniesz doświadczać tej wolności, za którą tęsknisz. Tak to tutaj jest skonstruowane. I tutaj, kochani, ta radość zaczyna naturalnie wypływać z nas i będziesz już w takim miejscu, w którym ta radość będzie naturalnie emanować z ciebie, ona będzie po prostu emanować z twojej istoty, nawet jak nie będziesz się uśmiechać, jak będzie w tobie spokój, czy nawet powaga, to ta wewnętrzna radość jest takim stanem, który jest równoległym, jakby równoległą rzeczywistością, która jest nieustannie pielęgnowana i rozpoznawana w tobie. Więc ja zachęcam, kochani, do takiego miejsca, w którym zwracasz się w stronę radości, tego wewnętrznego spełnienia, zwracasz się w tym kierunku i pielęgnujesz sobie to miejsce równolegle w momencie, kiedy doświadczasz życia, kiedy idziesz do świata, kiedy spotykasz się z różnymi ludźmi, kiedy jesteś w tych interakcjach i doświadczasz tego przepływu wibracyjnego pomiędzy sobą i pomiędzy światem. Więc kiedy ta równoległa rzeczywistość wewnętrznego spełnienia radości zacznie w tobie dojrzewać, będzie w tobie coraz więcej spokoju i zrozumienia, jak to naprawdę tutaj działa. Bo, kochani, zbliżamy się do miejsca, w którym niewiele
Jest coraz mniej do powiedzenia i coraz więcej do bycia. Zbliżamy się do takiego miejsca, w którym, mówię to energetycznie dla tych, którzy są gotowi słuchać, dla tych dusz, dla których ten przekaz jest do przyjęcia. Zbliżamy się do takiego miejsca, w którym coraz mniej będzie można opowiedzieć, bo słowa nie będą w stanie nam wyrazić tego, jak tutaj bycie się wydarza. W momencie, kiedy jesteśmy w tym stanie ze sobą, ze swoją duszą, z tą przebudzoną świadomością. Więc jest to bardziej doświadczanie siebie niż analizowanie i szukanie na to jakichkolwiek teorii. Więc dlatego to przygotowanie jest potrzebne, żeby pomóc Ci ułożyć się do tych nowych energii i pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób tutaj to się w nas przemienia. Więc bardziej do miejsca, kochani, bycia niż analizowania i zastanawiania się, jak to wszystko działa. Bardziej do miejsca doświadczania życia, bycia w sercu, bycia w swoim ciele, niż analizowania tego i ogarniania tego swoją głową, która też jest potrzebna i ma tu swoje zadanie. Jednak ona już robi wystarczająco. Więc to jest już taki wstęp do czegoś nowego, tak czuję, bo zatrzymuję, już mnie tutaj, już dalej nie mam wstępu, już nie wiem nawet, co mam powiedzieć. Słów nie mam, kochani, więc zobaczymy, jak to do następnego razu się ułoży. Dziękuję za Twoją obecność, cudownie było dzielić się tym, w jaki sposób ta podróż będzie się w Tobie przemieniać. Więc podążaj za tym po swojemu, życzę Tobie wszystkiego dobrego. W razie pytań, kochani, jestem, tak jak zawsze, więc możecie dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Do zobaczenia znowu.